Czym według pana powinna zajmować się Straż Miejska? No przede wszystkim pilnowaniem porządku. Kilka razy zdarzało mi się skorzystać, dzwonić na telefon na Straż Miejską, ponieważ mieszkam w centrum Cieszyna i były sytuacje takie, że było potrzebne i reagowali dość sprawnie i szybko. No, nie jestem fanem Straży Miejskiej. Ja w ogóle jestem zdania, że powiedzmy służby nie powinny specjalnie się narzucać mieszkańcom, oczywiście do pewnych granic, bo one też mają pilnować przestrzegania porządku. Natomiast uważam, że nie powinny specjalnie się narzucać. Często jest tak, że Straż Miejska przynajmniej, wie pan co, mnie to osobiście nie spotkało, ale słyszałem parę razy, czy to policja, czy Straż Miejska, no, że utrudnia, powiedzmy, w pewien sposób życie. Natomiast no, też nie chcę mówić, bo mi się to nie zdarzyło. Kiedyś miałem nieprzyjemną sytuację z policją, w sensie nieprzyjemną z mojego powodu i policjanci byli bardzo wyrozumiali, więc to jest też generalizacja. Uważać na porządek, nie? Miejski, żeby nikomu się nic nie stało? Straż Miejska powinna się zajmować porządkiem na ulicach i przestępczością, czy na ulicach, jaka jest. Bo oni to olewają po prostu. Oni to olewają, bo człowiek zgłasza niekiedy takie interwencje, to nawet nie przyjadą. Pilnowanie prawa, przede wszystkim pomaganie policji. A czy tak się dzieje? No to po innych miastach też wiem, że tak się nie dzieje do końca. No tak najczęściej chodzą i kładą mandaty. Czasem słusznie za złe parkowanie, a nie zawsze, tak powiem, słusznie. Przede wszystkim ludziom pomagać, a nie karać. Nauczyć, pouczyć i pomagać. Szczególnie. Zwracać uwagę. O. Bardzo dziękuję. Kultura rzecz święta. A na przykład co robili? No był przypadek, że leżał kiedyś człowiek na chodniku i nie mogłem do niego zejść, ponieważ tam byłem sam w domu i przedzwoniłem. No i pojawili się dość szybko i pomogli. No. Praca strażnika miejskiego nie jest łatwą pracą, umówmy się. To jest coś na zasadzie ochrony, ale coś na zasadzie też mniejszej kompetencji niż policjant. To jest bardzo niewdzięczna praca i ja rozumiem, że ci ludzie mają swoje obowiązki, których muszą przestrzegać. Natomiast na pewno chciałbym, żeby strażnik miejski był bardziej wyrozumiały i otwarty do ludzi. Powinni ułatwiać życie mieszkańcom, kontrolować, czy przepisy są przestrzegane. Chociażby właśnie te piece, co tak dymią, to oni mają to, jakby powiedzieć, no niespecjalnie ich to interesuje. Według mnie, no nie wiem, ich ogólnie nie potrzeba by było. Chociaż czasami są przydatni, jak ktoś coś tam zostawi samochód, albo ktoś tam coś źle staje. No ale tak, to nie wiem, co oni by mogli tutaj robić ogólnie. Nie wiem, bo ja jestem zawsze, coś tak snują. Snują i przelewają. A najłatwiej ich spotkać w takich miejscach ustronnych, w parku, sobie siedzą, patrzą. Ja wiem, że tam można też obserwować, ale myślę, że robią to w innych celach. Na czym powinien się skupiać strażnik miejski? Przede wszystkim na pilnowaniu porządku, a wydaje mi się, a na mniejszej ilości, jeżeli chodzi o kwestie wyręczania, wlepiania mandatów. Bo to mam wrażenie, że to jest ustalone na target. Musi i jakiś target osiągnąć w miesiącu, nie wiem, tygodniu, miesiącu i osiąga w ten sposób po prostu, że wlepia dużą ilość mandatów. Tak mi się wydaje, że bardziej do ludzi, mniej na wynik, byłoby dużo lepiej. No przede wszystkim stać na straży bezpieczeństwa mieszkańców i porządku i tego się trzymać, nie, a nie po to, bo czasami utrudniają życie zamiast pomagać. No bardziej pomagać tutaj ludziom w Cieszynie, a nie, że chodzić wszędzie, szukać jakiś mandat lepić albo coś w tym stylu, bo tak to na razie wygląda, że chodzą i szukają, gdzie jakieś pieniążki zarobić, komuś wlepić mandat. Mniej mandatów, bardziej pilnować więcej porządku. Zgadzam się. Ja myślę, że tutaj naprawdę trzeba byłoby zaprowadzić porządek z tym ruchem pojazdów i zakazem, wszelkimi zakazami, które są łamane praktycznie wszędzie, gdzie tylko się spojrzy. Ostatnio tutaj spacerując po tej właśnie ulicy, czeskie samochody, trzy przejechały pod prąd i nic się nie stało w zasadzie. Nie? Ale to nie tylko czeskie, bo mi nie chodziło o to, że to czeskie samochody, tylko tak jak się ogólnie patrzy, to wszędzie samochód wjeżdża, wszędzie jest ten samochód. Czyli pierwsze to samochody, a po drugie też właśnie nadzór nad tym brudem, opałami i smrodem, czyli smogiem. No. Super, bardzo panu dziękuję za odpowiedź.